Czekamy oczywiście na dalsze odkrycia, bo jednak one postępują etapami i te wykopy archeologiczne są konsekwencją kolejnych wykopów, więc dzięki tym wykopom odkrywamy kolejne fazy budowli. Dokonaliśmy odkrycia tej środkowej podstawy tumby, która była przed ołtarzem. Ona okazała się być pusta. Jest jeszcze drugi bardzo ważny pochówek, również w prezbiterium. Tam zachowała się murowana z cegły wierzchnia część tego nagrobka, czyli tak zwana tumba. On jest w bardzo złym stanie zachowania i w tej chwili trwają prace projektowe, prace koncepcyjne nad tym, w jaki sposób dokonać eksploracji tego pochówku bez zniszczenia. Katedra sięgała, tak jak obecnie jest, masyw wieżowy i to było jej zachodnie zamknięcie. W przestrzeni, którą mamy między prezbiterium a tymi wieżami, udało nam się stwierdzić pozostałości prawdopodobnie transeptu, czyli takiej nawy poprzecznej oraz dwóch filarów, które wyznaczają nam jedno z przęseł korpusu. Z rozliczenia tych reliktów oraz wiedząc, w którym miejscu znajduje się jedna z przypór korpusu, wiemy, że był on trójprzęsowy, czyli miał trzy przęsła i miał trzy nawy, trójnawowe. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy on był w układzie takim, jak mamy obecnie, czyli czy była to budowla halowa, czy była to tak zwana bazylika, czyli taki kościół, w którym nawy boczne były niższe. I to prawdopodobnie na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. W Opolu nie mamy aż tak wielu zabytków, których korzenie sięgają 8 stuleci. Była świadectwem wielu istotnych wydarzeń historycznych. Gościła nawet koronowane głowy na mszach. Natomiast jeżeli chodzi o jej historię, stosunkowo niewiele wiemy. Część zabytków, osoba zajmująca się numinoznawstwem, bronioznawstwem, ponieważ znaleziona została kula, którą jest spór, czy jest kulą armatnią, czy jest tylko zdobą architektoniczną, jakimś detalem architektonicznym, zostały znalezione bardzo cenne, nie pod względem ich wartości rzeczywistej, materialnej, czy one są ze srebra, czy ze złota, to nie jest istotne. Ale jest wiele znalezisk bardzo cennych historycznie. Znaleźliśmy bardzo dużo przedmiotów charakterystycznych dla różnych epok, od początku wieku XIII aż po wiek tam XV i XVI. Są to elementy ceramiki, jest to i szkło naczyniowe, jest to i szkło witrażowe, pięknie zdobione i malowane. Ale chciałam Państwu pokazać dzisiaj dwa właściwie takie elementy, które zostały znalezione. Jednym z nich jest odkryty zaraz przy ołtarzu, który też będziecie mogli Państwo zobaczyć, złoty pierścień. I taki pierścień mogę Państwu pokazać. Bardzo proszę. Widziała go już Pani Profesor Koczka-Kręc, która zajmuje się u nas, oprócz tego, że oczywiście specjalistą od okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, to również biżuterią. Proszę bardzo. Proszę zobaczyć. To są monety, które zostały już przez nas wydatowane. To jest Ferdynand II Habsburg, 1621. Wykonane są ze srebra, no troszeczkę takiego, powiedzmy, że nie do końca czystego. Dla nas tak naprawdę wszystko jest ważne, każdy element, ponieważ ważny jest kontekst występowania przedmiotów i to, w jakim miejscu one zostały znalezione, ponieważ dzięki temu rekonstruujemy tą kulturę materialną.